Witam bardzo serdecznie, proszę Państwa, na 80. już sesji Rady Gminy Brójce. Witam koleżanki, kolegów radnych, witam koleżanki, kolegów sołtysów, witam Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Justynkę, Pana Krzysia, witam naszego Pana Radnego z Powiatu Wschód, Pana Mirka i Panią z Gminnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Panią Jadzie. I witam wszystkich Państwa oglądających dzisiejsze nasze obrady. Proszę Państwa, po sprawdzeniu listy i wizualnie stwierdzam prawomocność. W tej chwili na sesji obecnych jest 12 radnych, czyli jest kworum. Szanowni Państwo, dostaliście Państwo informację drogą mailową o porządku obrad dzisiejszej sesji. Nic się nie zmieniło, dlatego pozwolę sobie przeczytać, jak dzisiejsza sesja będzie wyglądała. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, zgłaszanie wniosków do porządku obrad. Punkt trzeci, powołanie komisji uchwał. Punkt czwarty, informacja wójta gminy Brójce z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Brójce na 2023 rok, zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brójce na lata 2023-2030, zmian uchwały nr 71/451/23 Rady Gminy Brójce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brójce. Punktem siódmym, proszę Państwa, będą interpelacje radnych. Punkt ósmy, wolne wnioski. Punkt dziewiąty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania. I punktem dziesiątym zakończymy dzisiejsze obrady. Szanowni Państwo, czy jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Punkt trzeci, powołanie komisji. Proponuję, żeby komisja pracowała w takim składzie jak zawsze. Koleżanka Magda, koleżanka Ola i kolega Andrzej. Czy Państwo radni się zgadzają? Bardzo dziękuję. I proszę Państwa, punkt czwarty, informacja wójta gminy Brójce. Panie wójcie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim zacznę przedstawiać informacje na temat tego okresu międzysesyjnego za ostatnie dwa tygodnie tego miesiąca grudnia, chciałbym po pierwsze powiedzieć o takiej bardzo ważnej inicjatywie, która miała miejsce w dniu wczorajszym. Jest to 9. edycja Wigilii dla osób potrzebujących. Taką wigilię przygotowaliśmy dzięki hojności darczyńców, którzy co roku wspierają tutaj te nasze działania w taki sposób, aby te osoby najuboższe, potrzebujące mogły w taki godny sposób przeżywać okres świąt Bożego Narodzenia. Na pewno chciałbym teraz powiedzieć, o jakie to firmy chodzi, o jakie podmioty, które tutaj wsparły tą wigilię, i może zacząłbym od firmy Intap z Bukowca, która tutaj co roku jest z nami, która naprawdę bardzo wspiera nas przy organizacji tego przedsięwzięcia, między innymi dzięki temu, że tutaj firma zdecydowała wesprzeć finansowo i rzeczowo tak naprawdę tą wigilię. To można było odbyć naprawdę taką wieczerzę wigilijną, takie spotkanie wigilijne, i oprócz tego zostały również przez tą firmę zakupione produkty dla tych osób potrzebujących. Również bardzo duże wsparcie zaoferowała nam firma Ptak Fashion City. Pani prezes Nina Ryszka-Olbrychowska, firma nam tutaj też pomogła przy organizacji tego przedsięwzięcia, zakupując produkty żywnościowe naprawdę w bardzo znacznej ilości. Kolejne podziękowania dla firmy Żwiromax i tutaj obecnej też pani Urszuli Brdoń
Serdecznie dziękuję i też mogę powiedzieć, że co roku na firmę Żwiromax możemy liczyć nie tylko przy okazji tej akcji, ale też różnych innych, także bardzo serdecznie dziękuję. Również jak co roku pomaga nam przy tej okazji firma Michpol, piekarnia z Kurowic, która dostarczyła ciasta, dostarczyła pieczywo, także też wielkie, serdeczne dzięki. Także firma Kuba z Bukowca, zajmująca się produkcją piżam, także tutaj aktywnie pomagała przy tym przedsięwzięciu, kupując właśnie takie produkty żywnościowe dla tych osób potrzebujących. Bardzo serdecznie tym firmom dziękuję. To były firmy, ale tak naprawdę podziękowania należą się również dla księdza proboszcza Macieja Łazarka, proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach, który również tutaj wsparł ten zaszczytny cel, tą Wigilię dla tych osób ubogich. Był również obecny, dzięki temu też mogliśmy się podzielić z tymi osobami zgromadzonymi w czasie tego spotkania opłatkiem. Wielkie dzięki dla obecnych tutaj radnych Rady Gminy Brójce za też pomoc finansową przy okazji organizacji tej Wigilii. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i też wiem, że zawsze można na Was liczyć. To jest naprawdę wielka sprawa. Myślę, że widząc te uśmiechy na twarzach już nie tylko osób dorosłych, ale i dzieci, które dostały także paczki, takie prezenty świąteczne, to można być naprawdę pewnym, że to jest dobre działanie, dobra robota. Dziękuję również przy okazji pracownikom Urzędu Gminy za pomoc, ale chyba największe podziękowania należą się dla pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i dla jej współpracownic, które no, naprawdę bardzo dużo siły i energii włożyły w to, aby ta Wigilia była w taki godny sposób poprowadzona, żeby każdy otrzymał paczki. Także serdeczne dziękuję. Naprawdę cieszę się i jestem dumny, że mogę pracować tutaj z takimi osobami, dla których dobro ludzkie jest najważniejsze. Kolejny temat, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, no nie jest może zbyt taki pozytywny, ponieważ dotyczy jakości wody w miejscowości Wola Rakowa. Chciałbym powiedzieć, że gmina Brójce prowadzi monitoring stanu jakości wody i w czasie ostatnich badań, które zostały wykonywane, wykryto bakterie coli w wodzie z ujęcia wody w Woli Rakowej. W związku z powyższym zostały podjęte określone działania. Sprawa została zgłoszona natychmiast do sanepidu. Sanepid też przeprowadził swoje badania i jednocześnie Zakład Usług Komunalnych rozpoczął działania mające na celu oczyszczenie ujęcia wody, jak i wodociągu Woli Rakowej. No, w wyniku tych czynności podniósł się w sieci poziom chloru, dlatego byliśmy zmuszeni, aby wyłączyć z możliwości korzystania, możliwość korzystania z tej wody. Ujęcie wody w Woli Rakowej zostało zakręcone, zostało też odkażone. Czekamy teraz, aż zostanie to wszystko wypłukane. No, niestety byliśmy też zmuszeni, aby dostarczyć wodę naszym mieszkańcom beczkowozami. Takie dwa beczkowozy zostały tutaj zabezpieczone na potrzeby mieszkańców Woli Rakowej. Jeden beczkowóz aktualnie stoi pod budynkiem straży. Drugi beczkowóz jeździ po sesjach i zaopatruje właśnie w taki sposób już na miejscu w tą niezbędną wodę. No,
Nie ma dzisiaj z nami pani kierownik Zakładu Usług Komunalnych, natomiast poprosiłem ją o to, aby pojechała do sanepidu i uzgodniła i wyprosiła, aby jak najszybciej te badania mogły zostać przeprowadzone ponownie, żeby już w piątek można było tą wodę włączyć. No mam nadzieję, że te śladowe ilości bakterii, które zostały wykryte, zostaną usunięte, natomiast to wszystko jest cały czas pod kontrolą i no, staramy się, żeby ten wodociąg jak najszybciej się oczyścił i ta woda, którą dostarczamy naszym mieszkańcom, żeby była jak najlepszej jakości. Także dokładamy wszelkich starań do tego, aby tą sytuację przywrócić do normalności. Dodam jeszcze, że stosowne komunikaty pojawiły się na stronie Zakładu Usług Komunalnych, na stronie Urzędu Gminy, na portalu informacyjnym gminy, jak również wiedząc, że nie wszyscy korzystają z internetu, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych ruszyli w teren, aby no bezpośrednio poinformować wszystkich na po sesjach tutaj w Woli Rakowej. Jeżeli ktoś, kogoś nie byli w stanie zastać w domu, pozostawiali informacje. Także myślę, że tutaj więcej nie jesteśmy w stanie w tym temacie na ten moment zrobić. Przepraszam za to zdarzenie, no bo też ten okres przedświąteczny to nie jest dobry czas na wyłączenie wody, na takie przerwy w dostawie wody. Natomiast chcę powiedzieć, że ta bakteria coli, ona najprawdopodobniej pojawiła się na skutek skażenia tego ujęcia wody, czyli najprawdopodobniej jakieś bakterie musiały przedostać się do wód gruntowych, no i stamtąd do wodociągu. Także no doszły do mnie takie plotki. No mam nadzieję, że to są tylko plotki, że ktoś zrobił sobie ze studni szambo. Mam nadzieję, że no, takiego przypadku naprawdę nie było, ale tak naprawdę nie można takich rzeczy niestety wykluczyć. Także mam nadzieję, że ta sytuacja się za moment już unormuje. Także jeszcze raz bardzo za to przepraszam. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to już informacja na temat inwestycji, które aktualnie są prowadzone. Pierwszy temat to przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Brójce. Mowa tutaj o modernizacji, przebudowie ujęcia wody w kotlinach, z którego dostarczana jest woda dla kotlin i dla Karpina. Został przygotowany już projekt przez wykonawcę, natomiast no, po analizie tego, co zostało tam przygotowane, no, mieliśmy pewne uwagi do tego, w jaki sposób zostały te kwestie zaprojektowane. Także projekt został odesłany projektantowi bez uzgodnienia. Aktualnie firma wprowadza poprawki do dokumentacji, także czekamy, aż otrzymamy ostateczny projekt. Wtedy nastąpi uzgodnienie. Projekt zostanie złożony do starostwa powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę i firma będzie mogła rozpocząć prace związane właśnie z przebudową tego ujęcia wody już na działce w kotlinach. Kolejna rzecz to kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy urzędzie. Jak Państwo widzicie, prace tutaj praktycznie posuwają się do końca. Już zostało nam tylko i wyłącznie tutaj wykonanie tynku na kilku ścianach budynku. No, po tych pracach, które zostały tutaj przeprowadzone, na elewacji miałem uwagi do sposobu, w jaki zostało to wykonane. W związku z tym wprowadziliśmy pewne zmiany do tego, co firma miała wykonać i na kilku, właściwie na wszystkich ścianach budynku ma się teraz pojawić siatka z klejem i dopiero na tym ma być zaciągnięty nowy tynk. Sytuacja, w której tej siatki, tego kleju nie było, no,
spowodowała, że ta elewacja no, nie wyglądałaby najlepiej. Zresztą można się odwrócić, za oknem widać, jak to wygląda. No, nie jest to jakaś jednolita powierzchnia, także też no, nie byłem w stanie przyjąć tego w takiej formie, jak zostało wykonane. Natomiast prace, tak jak Państwo widzieliście, trwają. No, nie wszystko można w tym momencie robić, ponieważ no, ta pogoda trochę płata figle. Na szczęście temperatury są dodatnie, ale ten dzisiejszy deszcz też pewne utrudnienia tutaj powoduje. No, ale w każdym razie widzę, że wola jest, aby tą inwestycję dokończyć, także to mnie cieszy. No i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mieli piękny, otynkowany budynek. Chciałbym również powiedzieć, że zakończyliśmy inwestycję pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowicach, także za moment będzie już można występować do Zakładu Usług Komunalnych o przedstawienie warunków przyłączeniowych, także tu już takie działania będzie można podejmować. Aktualnie inwestycja jest zakończona, ale jest jeszcze w trakcie rozliczenia. Na najbliższy piątek zaplanowana jest kontrola inspektorów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ponieważ stamtąd mamy też pożyczkę na realizację tego zadania, także aby nam wypłacić te pieniądze, musi się taka kontrola po zakończeniu inwestycji odbyć, także mam nadzieję, że wszystko będzie pozytywnie i te pieniądze za tą inwestycję dostaniemy. Kolejna rzecz to budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Brójce, czyli tak zwany PSZOK. PSZOK został już wybudowany, inwestycja została zakończona, jak również teraz trwają rozliczenia z instytucją zarządzającą, czyli z Urzędem Marszałkowskim. Także chcemy, aby jak najszybciej też te rozliczenia się zakończyły, no i żeby ta inwestycja mogła samodzielnie, bez problemu funkcjonować. W związku z tym, że wykonano tą inwestycję, czyli jest tam utwardzony cały teren, powstały nowe wiaty na kontenery, na odpady, jest to teraz, można powiedzieć, taki PSZOK z prawdziwego zdarzenia. Warto tam nawet podjechać i zobaczyć, jak się teraz ten teren pozytywnie zmienił. Natomiast też dodam, że w ramach tej inwestycji wybudowaliśmy na tym terenie wagę do ważenia odpadów, także nie będziemy już teraz musieli korzystać z firm zewnętrznych i no, ponosić koszty z tego tytułu. Natomiast musimy jeszcze wprowadzić sobie cały system, jak to ma być ważone. Ja myślę, że chwilę jeszcze takie ustalenia będą trwały. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby przynajmniej dwa, no, maksymalnie trzy dni ten PSZOK mógł funkcjonować, żeby pracownik przyjmował odpady, które będą przewożone tutaj przez naszych mieszkańców. Także myślę, że teraz będzie też to troszeczkę wygodniejsze dla naszych mieszkańców. Nie będzie to już tylko i wyłącznie ten jeden dzień, tak jak to miało miejsce dotychczas, ale no, ta wygoda na pewno powinna się poprawić. Kolejna rzecz to budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Brójce, czyli chodzi o tak zwaną fotowoltaikę, która jest wykonywana przez firmę Flexi Power Group. Tutaj przypomnę, były dwa projekty. Jeden z projektów był to projekt, który jest realizowany w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli takich środków pozakonkursowych. Dotyczyło to 50 posesji, 50 rodzin, które no, założyły sobie na terenach swoich działek bądź na dachach swoich domów instalacje fotowoltaiczne. Ta inwestycja została już zrealizowana. Aktualnie rozliczamy to również z instytucją zarządzającą, czyli z Urzędem Marszałkowskim. Myślę, że poszło to bardzo sprawnie, natomiast jeszcze w trakcie jest ta druga część tej inwestycji, czyli to, co zostało zaplanowane w trybie konkursowym. Dotyczy to 60 posesji, 60 rodzin.
i tutaj wiem, że praktycznie te roboty są już na finiszu. Firmy bardzo sprawnie wykonują tutaj tą instalację fotowoltaiczną, także mam nadzieję, że termin wykonania tej inwestycji zostanie dochowany. No i oczywiście też po zakończeniu tej inwestycji będziemy musieli ten projekt rozliczyć, ale myślę, że to się uda. My otrzymaną zaliczkę, którą otrzymaliśmy 12 grudnia, będziemy musieli wydatkować do 31 grudnia tego roku. Także mam nadzieję, że to się uda w terminie wykonać. Kolejna rzecz, którą praktycznie finiszujemy, to budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Bukowiec Górny Wygoda. Tutaj wykonawcą jest firma MB System Maciej Bieniecki. Aktualnie zobowiązaliśmy właściciela tej firmy do przeprowadzenia prac porządkowych, ponieważ stwierdziliśmy, że no nie ma porządku po tym, co zostało wykonane w terenie, także takie prace porządkowe tam się będą musiały jeszcze odbyć i wiem, że się już odbywają. Również na piątek zaplanowana jest kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. To jest kontrola, która będzie dotyczyła przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką, bo to było w gestii właśnie Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, także teraz taka kontrola zostanie przeprowadzona, czy wszystko zostało zrobione tak, jak należy. Także myślę, że już ostatecznie w miesiącu grudniu to wszystko zostanie zakończone i również będzie można rozpocząć działania mające na celu przyłączanie się do tej sieci kanalizacji sanitarnej. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to remont ulicy Rządowej w Kurowicach. Tu na realizację tego zadania otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od wojewody łódzkiego. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą firmą Instyle i mogę powiedzieć, że te prace trwają i są naprawdę, myślę, że w dużym stopniu zaawansowania. Pozwolicie Państwo, że się zatrzymam chwilę przy tej inwestycji, ponieważ wiem, że ona wywoływała dużo emocji, natomiast chciałbym właśnie wyjaśnić, dlaczego ta inwestycja jest realizowana w tym momencie, ponieważ no, jest dużo właśnie takich zapytań, czy nie można było takiej inwestycji wykonywać dużo wcześniej. Od razu odpowiadam, że nie można tej inwestycji było wykonać dużo wcześniej, ponieważ gmina musiała podpisać, przed rozpoczęciem prac, musiała podpisać umowę w Urzędzie Wojewódzkim z Wojewodą Łódzkim na wykonanie tej inwestycji i ta umowa została podpisana już niestety po wakacjach. Po tym podpisaniu umowy zorganizowaliśmy postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniliśmy firmę, która zaoferowała nam najatrakcyjniejsze warunki, czyli mowa tutaj jest o cenie, o gwarancji. Niestety firma, która była druga na liście oferentów, złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, co spowodowało tak naprawdę wstrzymanie procesu podpisywania umowy i wyłaniania wykonawcy i trzeba było w tej sytuacji odczekać, aż zapadnie wyrok z KIO, czyli właśnie z tej Krajowej Izby Odwoławczej. W stanowisku, które napisaliśmy do KIO, napisaliśmy, że jesteśmy gotowi, aby ponownie takie rozstrzygnięcie zrobić, żeby ponownie przeanalizować tą dokumentację, na co Krajowa Izba Odwoławcza przystała. W związku z tym zostało wycofane odwołanie i w gminie tutaj ponownie przeanalizowaliśmy dokumenty, wezwaliśmy wykonawcę do tego, aby przedstawił nam odpowiednie dokumenty. Wykonawca przedstawił nam dokumenty, w związku z powyższym ponownie dokonaliśmy rozstrzygnięcia i wyłoniliśmy ponownie tą samą firmę, czyli firmę Instyle 24.
I mogę powiedzieć, że po wykonaniu, po wyłonieniu tej firmy, ponownie firma, która zajęła drugie miejsce na liście oferentów, złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i znowu musieliśmy czekać określony czas na to, aby takie posiedzenie w naszej sprawie się odbyło. Wcześniej musieliśmy również przygotowywać nasze stanowiska. Takie stanowisko przygotował też wykonawca, firma Instyle. No, tutaj już w tym momencie zostało przeprowadzone postępowanie przed tą Krajową Izbą Odwoławczą, które zakończyło się oddaleniem odwołania, czyli została przyznana racja gminie. Musieliśmy też czekać odpowiedni czas, aby można było tą umowę podpisać. Została podpisana umowa i w związku z tym cała inwestycja dopiero mogła się rozpocząć. Natomiast pierwotnie warunki tej całej inwestycji zakładały, że wykonawca będzie miał 40 dni na to, aby tą inwestycję zrealizować. W związku z przedłużaniem tego okresu wyłonienia wykonawcy, ten okres z 40 dni się bardzo skrócił do bodajże 20 kilku dni. W związku z powyższym musieliśmy zadać po pierwsze pytanie do Urzędu Wojewódzkiego, czy jest możliwość, aby przedłużyć tą umowę o dofinansowanie na przyszły rok. I tu niestety otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. Ja dodam, że dwukrotnie występowaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego. Niestety okazuje się, że te prace powinny być zakończone w taki sposób, aby wszelkie wydatki związane z tą inwestycją były dokonywane do 31 grudnia tego roku. W związku z tym wystąpiliśmy też do wykonawcy o to, aby no, określił się, czy on jest w tym krótszym czasie w stanie zrealizować tą inwestycję. Dostaliśmy odpowiedź twierdzącą. W związku z powyższym, mając jeszcze na względzie prognozę pogody, którą też tutaj wspólnie analizowaliśmy, zdecydowałem się podpisać umowę z wykonawcą, w związku z czym ta inwestycja jest realizowana. I chciałbym teraz też Państwu powiedzieć, że całość inwestycji kosztuje około 900 tysięcy złotych. Na tą inwestycję dofinansowanie otrzymaliśmy w wysokości 450 tysięcy złotych, czyli około połowę tej kwoty. I w sytuacji, gdybyśmy nie podpisali umowy na wykonanie, gdyby ta inwestycja nie została w tym roku zrealizowana, gmina straciłaby dofinansowania 450 tysięcy złotych, prawie pół miliona złotych. Na to nie mogliśmy pozwolić. Natomiast jeżeli byśmy zdecydowali się zrezygnować z tego dofinansowania, to w przyszłym roku niestety nie mielibyśmy środków na to, aby tą inwestycję wykonać. Czyli tak naprawdę to było być albo nie być, dlatego też sytuacja wygląda tak jak obecnie. Wiem, że były też uwagi odnośnie kwestii tego, że została cała droga wykorytowana i faktycznie taka sytuacja miała miejsce. Natomiast my tą drogę chcemy wykonać w sposób właściwy, taki, żeby ta droga wystarczyła jeszcze na bardzo długo. Gdybyśmy położyli jeden dywanik asfaltowy na już istniejącym, to mogę zaryzykować stwierdzenie, że ta droga by się po prostu dalej pogarszała, dalej by się ta ziemia uginała pod przejeżdżającymi samochodami, co spowodowałoby degradację tego asfaltu. Po wykorytowaniu można było zobaczyć, co jest pod tym asfaltem i tak naprawdę w wielu miejscach była po prostu zwykła czarna ziemia. Tam podbudowy nie było żadnej, ta droga była położona na szlace, przez jakiś tam czas się trzymała, natomiast teraz chcieliśmy zrobić drogę porządnie. I ta droga została całkowicie wykorytowana. Ona została wykorytowana cały odcinek, dlatego że firma naprawdę miała bardzo mało czasu na to, aby wykonać tą inwestycję i nie mogła zrobić tego w taki sposób, żeby robić to odcinkami. Te niedogodności trwały, można powiedzieć, trochę ponad dwa dni.
po dwóch dniach została położona już pierwsza warstwa tucznia i po tej warstwie tucznia można już było jeździć. Zresztą teraz jest aktualnie druga warstwa tucznia i po tej drugiej warstwie tucznia już też bez problemu można jeździć. Także tak ta sytuacja wygląda i chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, z jakimi tutaj się sytuacjami borykaliśmy, aby tą inwestycję wykonać. Ja mam nadzieję, że pogoda, która aktualnie jest, ona umożliwi położenie asfaltu na już tym wykonanym odcinku i utwardzonym tymi dwiema warstwami tucznia. Jeszcze dodatkowo musieliśmy wykonać stabilizację gruntu w dwóch miejscach, ponieważ było tam strasznie mokro, natomiast te stabilizacje zostały wykonane i mam nadzieję, że ta inwestycja finalnie w tym roku zostanie zakończona. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy tego nie zrobili w tym roku, to myślę, że przez jakiś dłuższy czas ta inwestycja po prostu byłaby dalej w takim stanie. Tyle co do remontu ulicy Rządowej w Kurowicach. Chciałbym też powiedzieć, że aktualnie trwa również jeszcze jedna nasza inwestycja, a mianowicie nazwa jest taka bardzo tutaj rozbudowana: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Brójce, polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Wardzyn. Generalnie chodzi o budowę chodnika w Wardzynie od drogi powiatowej w kierunku do ośrodka Sosnowa Aleja. Te prace są bardzo zaawansowane. Jeszcze tam pewnie jakieś zmiany będą po drodze dochodziły, natomiast no, cieszę się, że też pogoda pozwoliła na to, aby no, takie prace tutaj prowadzić. Na szczęście te zimy rozpoczynają się troszeczkę później niż kiedyś, także te prace budowlane jeszcze swobodnie mogą być prowadzone. Chciałbym też powiedzieć, że zakończone i rozliczone zadania zostały w ramach programu Sołectwo na Plus. Mowa tutaj o sołectwie Kurowice i sołectwie Wola Rakowa. Tutaj te rozliczenia przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Czekamy teraz na informację o zatwierdzeniu tego rozliczenia. Jeśli chodzi o sołectwo Wardzyn, inwestycja również została zakończona i aktualnie trwają prace mające na celu rozliczenia tego grantu. W dniu wczorajszym został przekazany zakupiony sprzęt dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach. Kwota dofinansowania, jaką otrzymaliśmy z Funduszu Sprawiedliwości, to ponad 118 tysięcy złotych. Do jednostki trafił sprzęt ratowniczy naprawdę bardzo wysokiej jakości. Nie będę tutaj wymieniał nazwy firmy, ale to jest naprawdę dobry sprzęt, także mogę powiedzieć, że kolejna jednostka może się cieszyć naprawdę profesjonalnym sprzętem, oby ten sprzęt był jak najrzadziej używany, no ale w razie czego, jeżeli były jakieś wypadki, jeżeli trzeba było ciąć samochody, żeby wyciągać z nich ludzi, to jest taka możliwość, żeby wycinać naprawdę no, bardzo grube kawałki blachy, także mam nadzieję, że jesteśmy na to gotowi. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w gminie Brójce. Tutaj prace również są praktycznie na finiszu. Zostało do postawienia jeszcze tylko kilka latarni. To dotyczy różnych miejscowości naszej gminy. W sumie jest to 40 sztuk lamp oświetleniowych wykonywanych w technologii LED. Także otrzymaliśmy nawet zaliczkę na wykonanie, zapłacenie tego zadania. Również do końca roku musimy tą zaliczkę wydatkować. Natomiast z tego, co wiem, wykonawca stwierdził, że on będzie w stanie tą inwestycję do końca roku wykonać. Kolejna rzecz, o której chciałbym też powiedzieć, to jako gmina złożyliśmy wniosek o dofinansowanie modernizacji oświetlenia w naszej gminie. Chodzi tutaj już o modernizację całego oświetlenia naszej gminy, czyli wszystkich latarni, które się u nas
w naszej gminie znajdują. To jest dofinansowanie w ramach projektu Rozświetlamy Polskę. Wniosek został przyjęty w ramach dofinansowania z programu Polski Ład. Cała wartość inwestycji to prawie 2 miliony złotych. No, mamy do otrzymania prawie 1 600 000 złotych, czyli około 400 tysięcy złotych będzie po stronie Urzędu Gminy, czyli Gminy Brójce. I chciałbym powiedzieć, że o co chodzi w tym projekcie. Chodzi o to, aby wszystkie latarnie, które nie są jeszcze wykonywane w technologii LED, czyli w tej technologii energooszczędnej, zostały wymienione właśnie na takie latarnie LED-owe. I dodam, że jest też możliwość, aby oprawy zostały wymieniane nie tylko i wyłącznie na latarniach, na słupach, które są własnością gminy Brójce, ale chodzi też o te latarnie, które znajdują się, których właścicielami jest zakład energetyczny. Także ma to o tyle duże znaczenie, że za energię elektryczną służącą do oświetlania ulic i placów odpowiada gmina. Dzięki temu, że no wydamy teraz te 400 tysięcy złotych, to w przyszłości będziemy płacić zdecydowanie dużo mniejsze rachunki niż dotychczas. Teraz te kwoty są naprawdę bardzo duże. Jak Państwo wiecie, energia elektryczna tania nie jest, no i to pozwoli nam na to, abyśmy mogli dużo mniej płacić za energię elektryczną. Może nawet będzie można w przyszłości rozważyć to, czy w dalszym ciągu wyłączać te latarnie na te godziny nocne, ale to oczywiście jest to kwestia dyskusyjna, która jest jeszcze przed nami, ale cieszę się, że takie dofinansowanie udało się nam tutaj pozyskać, bo to myślę, że będzie bardzo taka dobra rzecz dla naszej gminy, jeśli chodzi o właśnie oszczędności jeśli chodzi o płatności za energię elektryczną. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to zakończyliśmy dwa ważne postępowania przetargowe na dostawę oleju napędowego na potrzeby naszej gminy, między innymi na potrzeby dowożenia tutaj dzieci do szkół, jak również na funkcjonowanie zakładu usług komunalnych, a także na dostawę oleju do celów grzewczych dla gminy Brójce. I w jednym i w drugim przypadku wygrała firma MKJ Skorupa, firma, z którą już też kiedyś współpracowaliśmy, także pod tym względem mogę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do tego, aby no, te samochody jeździły i żeby w tych naszych pomieszczeniach, w których przebywamy, było ciepło. Jeśli chodzi o takie typowe postępowania przetargowe, to chcę powiedzieć, że zakończyliśmy również dostawy kruszywa drogowego na potrzeby utwardzania powierzchniowego tych naszych dróg gruntowych. Tutaj dostarczyła nam to kruszywo firma Nigwan z Radomia, a także zakończyliśmy dostawy soli do zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na ten okres 2023-2024. Także mogę powiedzieć, że zima nam nie straszna, będziemy mieli czym jezdnie posypywać. Chciałbym też powiedzieć, że jesteśmy na końcowym już etapie w procedurze sporządzania planu miejscowego dla Bukowca. Chodzi o ten plan w rejonie ulicy Przemysłowej oraz Dolnej. Do 27 grudnia jest jeszcze czas na składanie uwag do projektu planu. Planujemy, aby ten projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trafił tutaj pod obrady Rady Gminy Brójce w miesiącu styczniu i chcielibyśmy, żeby właśnie w styczniu ten projekt został już wprowadzony w życie. To jest o tyle ważne, że na podstawie tego projektu będzie w przyszłości budowany, najpierw projektowany, a potem budowany ośrodek treningowy Widzewa Łódź.
Muszę powiedzieć, że bardzo sprawnie idzie nam przygotowanie tego projektu zmiany planu. Wszystkie instytucje, które tutaj, z którymi jesteśmy zobowiązani pewne rzeczy konsultować, pozytywnie się opowiadają za tymi zastosowanymi rozwiązaniami. Także to cieszy, także mówię, mam taki plan, żeby już ta zmiana była wykonana w miesiącu styczniu. Chciałbym też powiedzieć, że na wniosek powiatu łódzkiego wschodniego prowadzimy postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej inwestycję celu publicznego polegającą na budowie chodnika na drodze powiatowej ulicy Rządowej w Kurowicach. Także wspólnie tutaj ze starostwem powiatowym planujemy, aby ten chodnik na ulicy Rządowej w Kurowicach w kierunku Nadalków został wybudowany. Także jestem dobrej myśli, że to wszystko w tym przyszłym roku już powinno się zadziać. Jeśli chodzi o ulicę Rządową w Kurowicach, to było już o jednym odcinku drogi, bo o drugim odcinku drogi został jeszcze ten odcinek pośrodku pomiędzy drogami wojewódzkimi i tutaj chciałbym powiedzieć, że w tej sprawie prowadzimy korespondencję z Urzędem Marszałkowskim. Chcemy, aby Zarząd Dróg określił nam, jakie są wymogi odprowadzenia wody do rowu znajdującego się przy drodze wojewódzkiej. Ostatnio poprosiłem pisemnie o przedstawienie takich parametrów, jakie tam wartości powinniśmy uwzględnić. Robimy to wspólnie z projektantem, który będzie nam tą drogę projektował. Chcielibyśmy zastosować takie rozwiązanie, żeby na tej drodze pojawił się chodnik oprócz dotychczasowej drogi. Planujemy, aby to był właśnie jednocześnie remont drogi i remont chodnika, ale takiej inwestycji nie da się wykonać bez odprowadzenia wody opadowej, która tak naprawdę w takiej dużej ilości spływa od ulicy Rokicińskiej w Kurowicach właśnie w kierunku ulicy Rządowej. Jeżeli te informacje dotyczące wartości tych parametrów rowu będą odpowiednie, to wtedy będziemy mogli podjąć decyzję, czy będziemy budować drogę z chodnikiem, czy tylko samą drogę. Także jesteśmy, można powiedzieć, na takim etapie, że musimy sobie to wszystko przeanalizować, czy jesteśmy w stanie technicznie ten chodnik na drodze wykonać. Ja chciałbym, żeby ten chodnik tam powstał, w związku z tym stąd jest taki czas zwłoki, bo normalnie już byśmy najprawdopodobniej tą drogę wyremontowali, ale myślę, że taki chodnik przydałby się na tamtym terenie, zwłaszcza, że jest to trochę taki skrót dla osób, które jadą w kierunku Dalkowa, bądź też w kierunku Brujec od strony Bukowca, także myślę, że ten ruch, jakby ta droga się bardzo poprawiła, to by bardzo się wzmógł na ulicy Rządowej, także ten chodnik moim zdaniem będzie potrzebny. Natomiast jeżeli się okaże, że nie ma takiej możliwości, ponieważ te parametry rowu przy drodze wojewódzkiej są niewystarczające, to niestety wtedy będziemy musieli z tego chodnika zrezygnować. Ale myślę, że ta odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego nam jednoznacznie pokaże, czy jest szansa na ten chodnik, czy też nie. Kolejna rzecz jeszcze, o której chciałbym powiedzieć, to została zakończona inwestycja polegająca na wybudowaniu boiska w gminie Brujce. Chodzi tutaj o to nasze boisko sztuczne w Bukowcu. Praktycznie wszystko jest już gotowe. Aktualnie prowadzimy pracę nad wprowadzeniem zarządzenia, które reguluje kwestie wynajmu tego boiska i w ogóle kwestie użytkowania tego boiska. My dotychczas takiego zarządzenia w gminie nie mieliśmy, dlatego trzeba je stworzyć. To takie zarządzenie będzie określało stawki za wynajem, jeśli chodzi o też oświetlenie tego boiska, bo to wiadomo, że podnosi takie koszty użytkowania boiska. Natomiast planuję, abyśmy w miesiącu styczniu
przystąpili do postępowania przetargowego na drugi etap tej inwestycji, a mianowicie chodzi tutaj o budowę pomieszczeń socjalnych, jak również trybuny na potrzeby właśnie funkcjonowania tego boiska, tak żeby można było tam już nie tylko grać te mecze, ale można było je w miarę wygodny sposób oglądać. Dodam jeszcze, że w ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie drogi na odcinku od ulicy Dolnej do już wykonanej nawierzchni asfaltowej, która jest tam przy samym boisku. Myślę, że to tyle z mojej strony. Tych prac, jak widać, jest bardzo dużo. Miesiąc grudzień w samorządzie jest bardzo intensywny i tutaj też dziękuję moim współpracownikom za pełne zaangażowanie i za zrozumienie tego, co się aktualnie teraz dzieje. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie panią skarbnik. Przechodzimy do uchwał, ale zanim przejdziemy do uchwał, to jeszcze mamy punkt 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Państwo radni dostali protokół drogą mailową. Czy są uwagi? Nie widzę. Czyli pani skarbnik, przechodzimy do uchwał budżetowych. Zapraszam. Witam serdecznie. Na dzisiejszą sesję zostały przygotowane następujące zmiany. Planujemy, zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 2 022 796,55 zł. Zmiany dotyczą następujących pozycji. W rozdziale 495, to jest pozostała działalność w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. W paragrafie 6257 mamy tutaj dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmniejszamy plan dochodów o kwotę 136 928,53 zł. Proszę Państwa, to dotyczy dwóch projektów, które gmina realizuje z OZE. Zmniejszamy planowane dochody z uwagi na to, że gmina w roku 2023 dostała zaliczkę w wysokości 90%, a końcowe rozliczenie będzie dopiero w przyszłym roku, także te dochody wprowadzimy do roku 2024. One dopiero po całkowitej weryfikacji i rozliczeniu wpłyną do gminy. Po stronie wydatków tutaj żadnych zmian nie dokonujemy. Następna zmiana 616, drogi publiczne gminne, transport i łączność. Tutaj w paragrafie 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji. Zmniejszamy plan dochodów o kwotę 6967 zł. Ta zmiana wynika z podpisanego aneksu z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Brójce, polegające na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Warcen. Następna zmiana, gospodarka mieszkaniowa w dziale 700, dział 700, rozdział 705, gospodarka gruntami i nieruchomościami. Tutaj po weryfikacji zrealizowanych dochodów zwiększamy plan dochodów. W paragrafie 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększamy plan dochodów o 10 tysięcy, plan po zmianie 110 tysięcy. W paragrafie 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zwiększamy plan dochodów o kwotę 45 tysięcy, plan po zmianie 445 tysięcy. W paragrafie 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań zwiększamy plan o 2000, plan po zmianie 2500, wpływy z różnych dochodów, paragraf 0970 o 16 tysięcy, zwiększamy plan dochodów, plan po zmianie 76 tysięcy. W paragrafie 707 gospodarka mieszkaniowa zasobem gmin, w paragrafie 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększamy plan dochodów o 3 tysiące, plan po zmianie 12 tysięcy. Następnie w administracji publicznej w rozdziale 750-23 Urzędy Gmin wpływy z pozostałych odsetek, paragraf 0920, zwiększamy tutaj
plan dochodów o kwotę 135 tysięcy i plan po zmianie z tytułu odsetek od czasowo lokowanych środków na z rachunków gminy wynosi 342 924 zł. Tyle wpłynęło nam z lokowania środków w roku 2023. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększamy dochody o 3000 i następna zmiana dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, paragraf 6370. Tutaj zmniejszamy, proszę Państwa, plan dochodów o kwotę 1 963 084,48 zł. Plan po zmianie wynosi 286 915,52 zł. Ta zmiana jest wynikiem niezakończonej jeszcze i nierozliczonej inwestycji kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Z uwagi na to, że my żeśmy wkład własny już zapłacili, teraz ostateczne rozliczenie, czyli drugie 50% wykonawcy do zapłacenia jest z Polskiego Ładu, ponieważ w tym roku na pewno już to nie będzie zrealizowane, przenosimy tę kwotę z roku 2023 do roku 2024. Te wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład, one są identyfikowane, także to, co po dochodach, przenosimy również po wydatkach. Następna zmiana dotyczy działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne tutaj zwiększamy plan dochodów. W paragrafie ustalamy właściwie 0970 wpływy z różnych dochodów 240 zł i w paragrafie 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 83 zł. Następna zmiana w rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w paragrafie 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększamy plan dochodów o 2,5 tysiąca. W rozdziale 756.15 wpływy z podatku rolnego leśnego od nieruchomości, tutaj w paragrafie 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zwiększamy plan dochodów o 200 tysięcy. W paragrafie 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszamy plan dochodów o 2,5 tysiąca. I w paragrafie 0640 ustalamy plan dochodów, wpływy, to są wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 100 zł. Następna zmiana dotyczy rozdziału 756.16. Są to wpływy z podatków rolnego leśnego od nieruchomości od osób fizycznych. I tutaj w paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zwiększamy limit dochodów o kwotę 2,5 tysiąca. I w paragrafie 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 11 tysięcy zwiększamy plan dochodów. Następna zmiana dotyczy rozdziału 756.18 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw i w paragrafie 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Tutaj do wysokości zmniejszamy plan dochodów do wysokości dochodów wykonanych i zmniejszenie jest na kwotę 9 562,45 zł. Ja tutaj jeszcze o tych dochodach, odniosę się do tych dochodów przy drugiej zmianie. Następna zmiana 0410 paragraf wpływy z opłaty skarbowej, zwiększamy plan dochodów o 5 tysięcy. Natomiast w paragrafie 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zmniejszamy plan dochodów o 15 tysięcy. Następnie w paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat zwiększamy plan dochodów o 16 tysięcy. W paragrafie 0590 wpływy z opłat za koncesję i licencję, tutaj ustalamy plan dochodów w wysokości 1332 zł. W paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zwiększamy plan dochodów o 2800. W paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat ustalamy plan dochodów 2000.
i w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek ustalamy plan dochodów 520 zł. Różne rozliczenia finansowe, rozdział 758-14. W paragrafie 0970 wprowadzamy plan w wysokości 1150 zł. 40 groszy. Oświata i wychowanie, te zmiany są na podstawie wniosków ze szkół. I tak w rozdziale 801.01 w paragrafie szkoły podstawowe, w paragrafie 0640 tutaj ustalamy plan dochodów 16 zł. W paragrafie 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych ustalamy plan dochodów w wysokości 6499,77 zł. I wpływy z różnych dochodów, paragraf 0970, tutaj zwiększamy plan dochodów o 3100 zł. W rozdziale 801.03 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejszamy tutaj plan dochodów o 2,5 tysiąca. W paragrafie 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejszamy o kwotę 12 tysięcy zł. I w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zmniejszamy plan dochodów o 2,5 tysiąca. Rozdział 801.04 przedszkola, paragraf 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tutaj zwiększamy o kwotę 1000 zł. W paragrafie 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zmniejszamy plan dochodów o 22 tysiące. Rozdział 801.13 dowożenie uczniów do szkół, paragraf 0830 wpływy z usług, zwiększamy plan dochodów o 2,5 tysiąca. W pozostałej działalności w paragrafie 0830 wpływy z usług zmniejszamy tutaj plan dochodów o 49 tysięcy zł. I następna zmiana dotyczy ochrony zdrowia. W rozdziale 851-54 przeciwdziałanie alkoholizmowi, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, to jest paragraf 0480. Tutaj zwiększamy plan dochodów o kwotę 18 794,21 zł na podstawie wykonania, jakie na dzień dzisiejszy wynosi. I proszę Państwa, w związku z tym, że realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, są to dochody i wydatki z zachowaniem szczególnych tutaj wymogów. W związku z tym po stronie wydatków następuje zmiana i zmniejszamy tam, ja już będę jeszcze szczegółowo opowiadała, ale zmniejszamy o różnicę. Ponieważ tutaj sprzedaż w obrocie hurtowym zmniejszyliśmy o kwotę 9562,45 zł, tutaj na sprzedaży alkoholu zwiększamy o 18 794,21 zł plan dochodów, to przez różnicę zwiększamy, tutaj akurat jest zwiększenie w wysokości 9231,76 zł, to zwiększamy tutaj wydatki związane z realizacją tego programu. A ponieważ jest to szczególne wykonanie budżetu, to również do projektu uchwały jest tabela związana właśnie z tymi zmianami i z załącznik dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi. Następna zmiana dotyczy działu rodzina. Rozdział 855.04 wspieranie rodziny, paragraf 2.690 są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Tutaj podpisaliśmy umowę i wprowadzamy środki w wysokości 5914,36 zł na asystenta rodziny. Oczywiście tutaj wydatek będzie realizował nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Następna zmiana, proszę Państwa, dotyczy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, rozdział 902, gospodarka odpadami komunalnymi i tutaj w paragrafie 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zmniejszamy plan dochodów o kwotę 297 803,83 zł. To, proszę Państwa, są
środki, dotacja, którą dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na realizację PSZOK-u, ponieważ tutaj też dostaliśmy zaliczkę, ale to zadanie zakończyliśmy w miesiącu teraz listopadzie i też ostateczne rozliczenie i środki uzupełniające do pełnej kwoty dotacji wpłyną dopiero w ubiegłym roku. W związku z tym tutaj zmniejszamy plan dochodów, a wprowadzamy te środki do roku 2024. Po stronie wydatków tutaj żadnej zmiany nie dokonujemy. W związku z tymi zmianami po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą 52 088 500 zł 11 groszy, w tym dochody bieżące 39 962 488 złotych 68 groszy i dochody majątkowe stanowią kwotę 12 126 000 11 zł i 43 grosze. Proszę Państwa, zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 2 222 796 zł i 55 groszy. Zaraz tutaj omówię zmiany po stronie wydatków. Jeszcze jednak chciałam zasygnalizować, że zmniejszamy o większą kwotę wydatki niż dochody, czyli różnica stanowi tą kwotę 200 tysięcy i o tyle zmieni nam się deficyt budżetu. Nie będzie to już kwota 9 282, tylko deficyt budżetu po zmianie będzie stanowił kwotę 9 082 140 zł. Zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie tej, która już była wprowadzona i tutaj żadnej zmiany nie dokonujemy. Przypomnę, to jest kwota 2 777 500. Nadwyżki z lat ubiegłych i tu jest ta zmiana w kwocie 4 287 864 zł 37 groszy. Tutaj mogliśmy zmniejszyć tą nadwyżkę, żeby wprowadzić ją do roku 2024. Jest to równo kwota 200 tysięcy. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Tutaj też nie ulega to zmianie. Przypomnę, stanowi tą kwotę 1 416 775 zł 63 groszy i mamy w budżecie jeszcze pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu w kwocie 600 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o pożyczkę, jeszcze jej nie otrzymaliśmy. Mamy teraz w piątek kontrolę tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnę, to mamy tutaj zaplanowaną pożyczko-dotację. Pożyczka stanowi 600 tysięcy i 400 tysięcy dotacja. Do końca roku gmina ma otrzymać te środki. Po stronie wydatków są przygotowane następujące zmiany. W rozdziale 616 drogi publiczne gminne, to są wydatki, zmiany w wydatkach inwestycyjnych i dotyczą poszczególnych zadań. Ja od razu się odniosę, które zadanie jest przedsięwzięciem i będzie to równoczesna zmiana w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. I tak, pierwsza zmiana na drogach dotyczy zadania budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu. I tutaj, proszę Państwa, mieliśmy 1000 zł i zwiększamy o kwotę 9 tysięcy, plan po zmianie 10 tysięcy. Przypomnę, jest to przedsięwzięcie, natomiast jeżeli chodzi o limit roku 2024 i 2025, tutaj nie dokonujemy żadnej zmiany. Zakończyliśmy i rozliczyliśmy zadanie pod nazwą Modernizacja dróg gminnych ulicy Stokrotki i Szarotki w Bukowcu. Zostały nam środki, dlatego zmniejszamy tutaj plan wydatków o 30 tysięcy. Na poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Brójce polegające na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Warcyn. Przypomnę, tutaj zmniejszyliśmy dochody i wydatki o tą samą kwotę w związku z podpisanym aneksem. Przypomnę, to jest kwota 6 967 zł. Następnie tutaj z uwagi na to, że przesunięte są te środki na rok 2024 na zadanie przebudowa drogi gminnej w Kurowicach ulica Rządowa, zmniejszamy o 59 tysięcy limit roku 2023. I przypomnę, to również jest przedsięwzięcie.
Następne zadanie, które zostało też zakończone i rozliczone i zostały środki, to zadanie pod nazwą przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej w Bukowcu. Zmniejszamy tutaj limit wydatków o 13 tysięcy złotych. Następna zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 710.04 plany zagospodarowania przestrzennego. Na wynagrodzeniu bezosobowym w paragrafie 470 zmniejszamy plan wydatków o 5 tysięcy. W rozdziale 750.23 urzędy gmin w paragrafie 44.30 różne opłaty i składki zwiększamy tutaj plan wydatków o kwotę 30 tysięcy. Następne zmiany w administracji publicznej to są zmiany wynikające z inwestycji. Tak jak już mówiłam wcześniej, mamy tutaj inwestycje, też to jest przedsięwzięcie, kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach i tutaj przenosimy ten limit wydatków z roku 2023 do 2024, 100 tysięcy w paragrafie 6050 i w paragrafie 6370, czyli to są te środki z Polskiego Ładu, tak jak po dochodach, tak po wydatkach przynosimy kwotę 1 963 084,48 zł. Następna zmiana dotyczy bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W rozdziale 754.12 Ochotnicze Straże Pożarne na zakup energii zwiększamy tutaj kwotę 20 tysięcy złotych. Następna zmiana oświata i wychowanie, rozdział 801.01. W oświacie i wychowanie są to zmiany wynikające z wniosków dyrektorów szkół. I tak, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tutaj zwiększamy plan wydatków o 5 tysięcy, a w paragrafie 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszamy plan wydatków o 5 tysięcy. W rozdziale 801.04 przedszkola w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, to jest plan u nas w urzędzie i tutaj zwiększamy środki o 30 tysięcy złotych. To są te noty, które płacimy dla innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie nas obciążają za dzieci, które chodzą do przedszkoli na ich terenie. Rozdział 801.07 świetlice szkolne w paragrafie 410 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszamy tutaj plan wydatków o 1650 zł i w paragrafie 479, gdzie mamy wynagrodzenie osobowe nauczycieli, zmniejszamy plan wydatków o 33 tysiące zł. W rozdziale 801.13 dowożenie uczniów do szkół na zakup materiałów i wyposażenia zwiększamy plan wydatków o 20 tysięcy. W rozdziale 801.95 pozostała działalność w zakupie usług pozostałych paragraf 4300 zmniejszamy plan wydatków o kwotę 40 250 zł i 23 grosze i przenosimy kwotę 497 zł i 56 groszy w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w gminie Andrespol. Z uwagi na wniosek tutaj z gminy Andrespol o inne rozliczenie tych środków, środki z Unii Europejskiej są w niższej wartości, a to są te środki z budżetu państwa. W związku z tym przenosimy po stronie wydatków z paragrafu 6057 497 zł i 56 groszy do paragrafu 6059 w ramach oczywiście tego samego zadania. Następna zmiana to, o której już sygnalizowałam, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi. Tutaj w paragrafie 4300 zwiększamy kwotę 9231,76 zł. Przenosimy tutaj środki i zmniejszamy w rozdziale 852.02 domy pomocy społecznej, w pomocy społecznej, w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek, zmniejszamy plan wydatków o 1000 zł. Następnie tutaj wprowadzamy te środki po stronie wydatków na asystenta rodziny.
w rozdziale 855.04 wspieranie rodziny, w paragrafie 4.0.10 wynagrodzenie osobowe pracowników, ustalamy tutaj plan 5100. W paragrafie 4.110 składki na ubezpieczenie społeczne zwiększamy plan wydatków 724 zł i w paragrafie 4.120 składki na fundusz pracy kwotę zwiększamy o 90 zł 36 groszy. I tutaj zwiększamy plan wydatków w rozdziale rodziny zastępcze 855.08, w paragrafie 4.330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o 1000 zł. I ostatnie dwie zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 903 oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4.300 zakup usług pozostałych zmniejszamy plan wydatków o 20 tysięcy i w paragrafie 913 schroniska dla zwierząt w zakupie usług pozostałych, paragraf 4.300 zmniejszamy plan wydatków o kwotę 74 990 zł 96 groszy. Ogólnie, proszę Państwa, zmniejszamy plan wydatków o kwotę 2 222 796 zł i 55 groszy. I budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zamyka się kwotą 61 170 640 zł 11 groszy, w tym wydatki bieżące 37 205 157 zł i wydatki majątkowe 23 965 483 zł i 11 groszy. Tak jak już mówiłam wcześniej, zmienił nam się deficyt budżetu. W związku z tym, że zmienił się deficyt, również zmniejszamy przychody, bo ten deficyt nam się zmniejszył. W związku z tym mogliśmy uwolnić, tak jak już mówiłam wcześniej, to 200 tysięcy nadwyżki z lat ubiegłych, żeby móc je wprowadzić do budżetu roku 2024. O zadaniach inwestycyjnych już mówiłam. Ponieważ przenosiliśmy te środki unijne, to jest też tabela Unia dotyczącej Unii Europejskiej o programie, o gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, też już mówiłam. To wszystko, jakie są, zostały przygotowane, to wszystkie zmiany, jakie zostały przygotowane na dzisiejszą sesję. Tak jak już mówiłam wcześniej, jeżeli chodzi o zmiany wieloletniej prognozy finansowej, to są zmiany, które wynikają ze zmian w budżecie, jeżeli chodzi o prognozę roku 2023 i o dotyczących w zakresie zmian w przedsięwzięciach, które też już wcześniej sygnalizowałam, które zadania inwestycyjne są przedsięwzięciami. To wszystko z mojej strony. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Pani Skarbnik. Pytań nie ma? W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 80/500/23 Rady Gminy Brójce z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2023 rok. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Proszę Państwa, uchwała została przyjęta przez wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Przechodzimy do drugiej uchwały, o której mówiła Pani Skarbnik. Uchwała nr 80/501/23 Rady Gminy Brójce z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brójce na lata 2023-2030. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Również ta uchwała została przyjęta przez wszystkich radnych. Proszę Państwa, przechodzimy do uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Zapraszam Panią Kierownik GOPS-u do zabrania głosu. Dzień dobry. Chciałabym prosić o przyjęcie nowej uchwały w sprawie
Chciałabym prosić o przyjęcie nowej uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Poprzednia uchwała określała sposób powoływania i odwoływania, z tym, że odwoływanie było jednym zdaniem napisane, że odwołanie następuje w trybie analogicznym jak przy powołaniu. Nadzór prawny Urzędu Wojewódzkiego nie zgodził się na tak krótkie, prosił o rozszerzenie tego, no więc dodając kolejne trzy punkty, że odwołuje pan wójt, że musi najpierw zasięgnąć opinii, która wcale nie jest wiążąca, następuje odwołanie członka zespołu. Poprzednia uchwała traci moc i prosiłabym o przyjęcie teraz tej nowej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jakieś pytania do pani kierownik? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę państwa, uchwała nr 80/502/23 Rady Gminy Brójce z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały 71, zmiany uchwały 71/451/23 Rady Gminy Brójce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciw? Proszę państwa, uchwała została Panna Banacha nie ma. Wyszedł. Tak, 11 radnych, czyli wszyscy radni obecni, zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Proszę państwa, i uchwała ostatnia podczas dzisiejszej sesji, a mianowicie dotycząca uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brójce. Pani sekretarz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, a konkretnie mówiąc artykułem 15 ust. 2, wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i w szkoleniach lub ćwiczeniach ustala nie rzadziej niż raz na 2 lata właściwa Rada Gminy w drodze uchwały. Wysokość tego ekwiwalentu pieniężnego nie może przekroczyć 1,175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego. Aktualnie kwestie te reguluje uchwała z 2022 roku i przypomnę, są to kwoty 20 zł za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych za każdą rozpoczętą godzinę i za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach jest to kwota 7 zł. Ponieważ mija nam ten okres dwuletni, no, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały określającej wysokość ekwiwalentu. Jest tutaj propozycja, aby była to kwota 23 zł za każdą rozpoczętą godzinę, jeżeli chodzi o udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, natomiast 7 zł, jeżeli chodzi o udział w szkoleniach lub ćwiczeniach. Z uwagi na konieczność podjęcia tej uchwały, bardzo proszę o przegłosowanie. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, ja jeszcze chciałabym w kwestii tej uchwały, a mianowicie, że ustawodawca przewidział coś takiego, że strażacy czynnie działający w OSP albo nawet nieczynnie, nawet tacy, którzy mają w sercu zamiar podjęcia takiej działalności, niestety, ale muszą się wstrzymać, w ogóle nie brać udziału w głosowaniu, ani wstrzymać, ani za, ani przeciw, tylko po prostu nie brać udziału. A z racji tego, że naszą Radę też akurat ten problem dotyczy, to państwo, którzy są strażakami, panowie, panie, albo chcą być, nie głosują. W takim razie nie strażacy, proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 80/503/23 Rady Gminy Brójce z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brójce. Kto z pań i panów jest za przyjęciem uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz się przekonamy, ilu mamy strażaków. A czy będzie kworum? Zobaczymy. Jest. No dobrze. 9 radnych zagłosowało. W ogóle brało udział w tym głosowaniu i ci radni, którzy brali udział w głosowaniu, zagłosowali za przyjęciem tej uchwały, czyli uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, takim to sposobem dotarliśmy do punktu 7, interpelacji radnych. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby złożyć interpelację? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 8, a mianowicie wolne wnioski. Zapraszam do dyskusji. Spoglądam w stronę stolika po mojej prawicy. Państwo sołtysi, pan radny powiatowy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czyli co? Pierwsza kobieta? Tak. Bardzo proszę. Mam pytanie, panie wójcie. Kiedy będzie podłączone oświetlenie na naszej drodze od ronda do ronda? Chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Ja chciałbym bardzo podziękować, bo ostatnio składałem ponownie tam wniosek o grant sołecki i mówię, to sołtysi muszą tam coś wymyślić, napisać, ale nie wiem, czy wspominałem po prostu duży wkład tych pań, które przyjmują te wnioski tutaj w Urzędzie Gminy. Jestem im naprawdę bardzo wdzięczny. Pasowałby im jakąś premię może dać świąteczną zawsze, bo naprawdę dużo pracy w to wkładają serca i dopingują nas. Także ja dziękuję za tą pracę tych pani i wszystkim pracownikom, którzy nam pomagają. Dziękuję. No panie sołtysie, bardzo piękne słowa. Dziękuję. Dobrze, to teraz Lewica, czyli kolega Andrzej, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, pan wójt w swoich relacjach, powiedzmy, zdawając relacje z działań międzysesyjnych na początku swojej wypowiedzi, dość, tak bym powiedział, szczegółowo opowiedział nam o tym spotkaniu wigilijno-opłatkowym, które odbyło się w gminie, o darczyńcach, o ludziach, którzy się do tego przyczynili, aby takie coś mogło się odbyć. Ja ze swojej strony zauważyłem jedną rzecz, że takie spotkania są potrzebne i się odbywają i na przyszłość również myślę, że będą potrzebne i oby tego, panie wójcie, nie zaniechać, ale również chciałem zauważyć, że takie spotkania również się odbywają. Dlaczego? Dlatego, że jest osoba, która jakoś to wszystko zwiąże, ogarnie i pociągnie do przodu, tak jak powiedzmy jakąś lokomotywę. I tą osobą uważam jest osoba pana wójta z naszej strony. I skoro pan wszystkim dziękował, pozwolę ja sobie panu podziękować za takie działania i myślę, że przyszłościowo pan nie zaprzestanie na tym, powiedzmy, tym roku, tylko również w przyszłym roku, w przyszłych latach będzie pan również to organizował. Panie wójcie, dziękuję serdecznie, ale również mam pytanie teraz do pana wójta, bo nie będzie kłopotu, mi się zdaje żadnego, ale ciekaw jestem, bo no, nie jestem ciekawy, lubię wiedzieć, może tak powiem. Wspomniał pan również o przygotowywanych jakichś rozporządzeniach na temat dzierżawy boiska Bukowców. Czy już na chwilę obecną może pan nam zdradzić coś takiego, czy młodzież, zorganizowane grupy młodzieży z naszej gminy, zachowując odpowiedni grafik, harmonogram użytkowania tego boiska, będą podlegały jakimś opłatom, czy to będzie darmowe użytkowanie przez młodzież naszej gminy. O to mi tylko chodzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz bardzo proszę pan radny. Ja w imieniu strażaków też dziękuję radnym za podniesienie stawki, ale też o to boisko i do kogo by tu się, kto jest jakby tu odpowiedzialny, żeby tą umowę czy uchwały, zarządzenia wójta, to oprócz tego, co pan zadał, też chciałem. Dziękuję. Tak, bardzo proszę pan radny Marian. Ja chciałem wspomnieć, bo 3 miesiące temu prosiłem i wnioskowałem o rozebranie starego budynku OSP Pałczew. Tak to się właśnie zadziało. Został wyburzony. Nawet nie wspomniałem, a zostało też wykonane ogrodzenie. Bardzo dziękuję. Panu nie wójcie. Państwu jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz z prawej strony. Ktoś jeszcze tutaj od Państwa chciałby?
zabrać głos, to bardzo proszę kolega radny. Ja już inną sprawę bym miał. Akurat dzisiaj jadąc na tą sesję, po prostu zwróciłem uwagę, że pan wójt wspominał o tej kanalizacji do Wygody, ulica Górna. No poprawki wiadomo, oni zrobią tam, ale na przyszłość bym miał taką uwagę. Ponieważ tam te rowy jakieś były dość spore, były, teraz się pozamulały, dlatego należałoby przy projektowaniu tej drogi, naprawie tej drogi, bo tam na drugi rok ma być, po prostu należałoby uwzględnić czyszczenie tych rogów w prawo i w lewo, bo inaczej to tam ta droga naprawdę będzie się niszczyła. Tylko taką uwagę. A generalnie tutaj się przyłączam do życzeń kolegów dla pana wójta, ponieważ on naprawdę się stara i to jest widać bezwzględnie wszędzie. Dziękuję. Kurwa. Bardzo proszę. Dziękuję. A ja bym pragnął zwrócić uwagę na ulicę Tuszyńską w Woli Rakowej. Dokładnie chodzi mi o chodnik. Z racji, że być może tam się niedługo kończy gwarancja, a jest na, jak są wykonane przepusty wodne, to znaczy nie wiem jak to się fachowo nazywa, są pozałamywane te płyty na części chodnika i tam jest po prostu, można sobie zwichnąć czy skręcić nogę spacerując po tym chodniku. A przy okazji jeszcze bym pragnął zwrócić uwagę na Tuszyńską 43, na wykonanie samego chodnika. Po prostu tam też to dużo zastrzeżeń mam do tego. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? A tak, to życzenia to będą, tak, tak, oczywiście. Czyli może teraz, a jeszcze bardzo proszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Drodzy państwo, ja tutaj też chciałabym nawiązać do tej wczorajszej uroczystości Wigilii dla potrzebujących. Tutaj dołączyć się tutaj do podziękowań Andrzeja, bo wczoraj mieliśmy zaszczyt, przynajmniej ja taki miałam zaszczyt uczestniczyć w tej Wigilii. Było nas tylko czworo, bardzo szkoda, bo była nasza pani przewodnicząca, kolega Andrzej, kolega Jurek i ja. I spotkała nas taka miła niespodzianka, przynajmniej ja mogę powiedzieć to od siebie prywatnie, bo składając podziękowania wszystkim darczyńcom, pan wójt też złożył podziękowanie na nasze ręce dla naszej całej rady. I chciałabym tu przeczytać to podziękowanie, ale nie to, żeby się pochwalić, tylko dlatego właśnie, że dużo osób nie było, a szkoda, bo myślę, że na drugi rok więcej osób nas będzie, bo naprawdę to jest bardzo fajna rzecz. Podziękowanie dla radnych gminy Brójce za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość. Serdeczne wyrazy podziękowania składa wójt gminy Brójce Radosława Gaciak. Bardzo dziękujemy panie wójcie tutaj za takie miłe słowa. Aczkolwiek myślę, że nie wiem czy teraz mogę to powiedzieć w imieniu całej rady, ale na pewno w imieniu swoim prywatnym, znaczy moim prywatnym zdaniem. My tylko dołożyliśmy taką maleńką cegiełkę do tego wszystkiego. Aczkolwiek myślę, że największe podziękowania należą się tutaj pani Jadzi, bo ona naprawdę i dla jej dziewczyn, one naprawdę tutaj dużo, dużo włożyły przygotować to, przywieźć, odwieźć te osoby zaproszone. No i oczywiście to podziękowanie dla pana wójta za taki pomysł, za inicjatywę, bo jak ja wczoraj przyglądałam się tym wszystkim osobom, które były zaproszone, żeby nie powiedzieć ubogich, to naprawdę wydaje mi się, że to jest bardzo trafiony pomysł, bardzo potrzebny dla tych osób. I to wydaje mi się, że nie tylko dlatego, że oni dostają taką materialną paczkę, że tak brzydko powiem, ale mi się wydaje, że dla nich największy taki prezent to było to, że oni tu mogli przyjść do nas, że mogli wyjść z domu,
posiedzieć tutaj z nami wszystkimi przy jednym stole, połamać się tym opłatkiem, bo naprawdę było widać po nich, że tacy są szczęśliwi, zadowoleni, że chociaż na tą godzinę, dwie mogli tutaj z nami być. I to jest naprawdę cudne. A szczerze powiedziawszy, taka mi się też refleksja wczoraj, jak im się tak przyglądałam, jacy oni są szczęśliwi, to mi się taka refleksja nasunęła, że chyba po raz kolejny mogę sobie sama sobie uświadomić, że nie pieniądze są najważniejsze w życiu. Bo my tak często mówimy, że człowiek ubogi to taki, któremu brakuje pieniędzy. Wcale nie, proszę Państwa. Człowiek ubogi to chyba, przynajmniej ja tak sądzę, to jest taki, któremu brakuje drugiego człowieka. I wydaje mi się, że to jest rzecz najważniejsza, żeby mieć przy sobie kogoś, z kim można pogadać, czasami wypić herbatę, nawet pomilczeć, bo to też trzeba umieć. I dlatego chciałabym przy okazji zbliżających się świąt i Wigilii złożyć Państwu najlepsze życzenia, żebyście nigdy nie byli sami, przynajmniej przede wszystkim przy tym stole wigilijnym, żeby zawsze ktoś przy Was był, kogo szanujecie, kochacie, z kim jest Wam dobrze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Panie wójcie, to teraz proszę o... Dziękuję bardzo. Zacznę może od oświetlenia na trasie górnej. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jak tylko otrzymaliśmy informację o tym, że został oddany do użytkowania odcinek ulicy, drogi, właśnie odcinka trasy górnej, wystąpiliśmy do zakładu energetycznego o to, aby podłączył nam zakład energetyczny liczniki, żebyśmy mogli to oświetlenie włączyć. Tak się składa, że w tym procesie włączania prądu uczestniczą dwie firmy, a mianowicie jest to PGE Obrót i PGE Dystrybucja. Najpierw wszelkie formalności trzeba tutaj przejść, jeśli chodzi o PGE Obrót. Następnie PGE Obrót w systemie tak zaznacza, że można podłączyć liczniki i wtedy zakład PGE Dystrybucja takie liczniki podłącza. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jak tylko złożyliśmy tutaj takie pismo i wniosek o podłączenie tych liczników, o w ogóle zabezpieczenie prądu tutaj na te nasze potrzeby do oświetlenia, to do dnia dzisiejszego chciałbym powiedzieć wszystkim, że nie zostało to wykonane. Pani, która nas obsługuje, która jest naszym opiekunem, z którą nigdy nie udało nam się połączyć telefonicznie, to tak jeszcze powiem, bo to tak właśnie trwają tutaj rozmowy z PGE, pomimo tego, że w piśmie wskazano nam, że jest opiekun naszej gminy, zostały tam trzy bodajże telefony wyspecyfikowane, to na żaden z tych numerów telefonów nie udaje się nam połączyć. Pani tak naprawdę no, nie mogła przez dłuższy czas jakoś zaakceptować tego, że gmina chce przyłączyć energię do obiektów, które są zlokalizowane nie na własności gminy, bo właśnie jest taka sytuacja w przypadku tutaj gminy Brójce i tej trasy górnej, ponieważ trasa górna jest własnością województwa łódzkiego. Natomiast my te wszystkie niezbędne dokumenty przekazaliśmy do zakładu energetycznego, do PGE Obrót. No i mam nadzieję, że to zostanie zrozumiane. Tutaj takie monity też wysyłamy z prośbą o podłączenie tych liczników dla potrzeb gminy Brójce. Trochę inna sytuacja jest w przypadku odcinka łódzkiego, ponieważ tam droga była wybudowana zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, a co za tym idzie, właścicielem pasa drogowego jest miasto Łódź i miasto Łódź też płaci za energię elektryczną, czyli tutaj nie ma takiego problemu jak w przypadku gminy Brójce, gdzie my mamy płacić, bo jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani.
natomiast nie jesteśmy właścicielem infrastruktury, czyli tych latarni, które zostały postawione. Na ten temat pojawił się również, z tego co pamiętam, artykuł w gazecie. Ja liczyłem na to, że może to troszeczkę tą sprawę popchnie do przodu. Niestety jeszcze się tak nie zadziało i mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie to podłączone. Również muszę powiedzieć, że mi bardzo brakuje tego oświetlenia, ponieważ no już nie dość, że jest to taka kiepska wizytówka naszej gminy, że się wyjeżdża do gminy Brójce i jest nagle ciemno, to jest to tak najnormalniej w świecie niebezpieczne. Także będziemy tutaj na pewno jeszcze takie monity wykonywać do PGE Obrót. No i po tym, jak PGE Obrót wreszcie zaakceptuje tutaj ten nasz wniosek, to trafi sprawa do PGE Dystrybucja. Tutaj już ten kontakt mamy zdecydowanie lepszy, także myślę, że nie będziemy musieli tak długo czekać na założenie liczników. Tak wygląda cała sprawa. Z tego co pamiętam, to radny Marek Muras już też na ten temat jakąś taką informację przekazywał na stronie sołeckiej, także myślę, że ta wiedza już też trochę u ludzi jest. No niestety jest to taka instytucja, z którą bardzo trudno się jest porozumieć. Mam na myśli jakikolwiek taki kontakt ludzki. Jedynie co to zdarzały nam się telefony w tej sprawie, gdzie wykazywano no, zdziwienie, że tutaj my chcemy tego prądu na te nieswoje lampy. Także tak ta sytuacja wygląda. Jeśli chodzi o zarządzenie dotyczące wynajmu boiska, to przygotowuje to zarządzenie referat komunalny. Myślę, że robi to na podstawie tutaj regulaminów funkcjonujących w innych gminach. Taki regulamin, jeżeli właśnie są tego rodzaju obiekty, jak właśnie obiekt w Bukowcu, to są tak naprawdę niezbędne i gmina jest zobowiązana, żeby taki regulamin posiadać. Ten regulamin będzie określał stawki, jakie będą za wynajem boiska. My w tych stawkach chcielibyśmy no przede wszystkim wpisać kwoty dotyczące wynajmu takiego, który będzie towarzyszyło właśnie włączenie oświetlenia, bo to jednak też jest dosyć duży koszt i wiadomo, że no, powinien za to płacić wynajmujący. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe stawki, to jest jeszcze to kwestia dyskusyjna. Ja bym teraz nie chciał powiedzieć, jakie będą te zasady. W pierwszej kolejności chciałbym, żeby się z tymi zasadami zapoznali tutaj nasi radni. Chciałbym, żebyśmy sobie takie konsultacje przeprowadzili. Jest to wprawdzie w gestii wójta gminy, natomiast no mówię, jeżeli wszystko sobie tutaj wspólnie ustalamy, to myślę, że to taki krok będzie jak najbardziej właściwy. Wiem, że zainteresowanie jest duże tym boiskiem. No, na pewno chcielibyśmy, żeby z tego boiska mogła korzystać miazga Brójce, żeby mógł korzystać młody Widzew. Ja cały czas chcę zwrócić uwagę na to, że nie chodzi tutaj o jakieś osoby z zewnątrz naszej gminy, tylko osoby z naszej gminy, bo do młodego Widzewa tak naprawdę funkcjonującego tutaj od jakiegoś czasu należą mieszkańcy naszej gminy, czyli nasze dzieciaczki, które tutaj postanowiły akurat w tym klubie uczyć się gry w piłkę. Chciałbym równo traktować tutaj wszystkie te podmioty, o których powiedziałem. Wiem, że jest też zainteresowanie ze strony innych klubów sportowych, które no, chciałyby też wykorzystywać to nasze boisko. Jest oczywiście taka możliwość, natomiast tą palmę pierwszeństwa daje tutaj naszym mieszkańcom, bo to jest nasze gminne boisko i przede wszystkim te potrzeby gminne powinny być zaspokajane. Nie możemy tego użyczać czy wydzierżawiać za darmo pod tym względem, że tak naprawdę to boisko wymaga też nakładów finansowych w postaci prowadzenia pewnych zabiegów utrzymujących murawę w określonym standardzie. Trzeba tą trawę czesać, trzeba tą trawę uzupełniać granulatem, trzeba uzupełniać specjalnym piaskiem kwarcowym, także
To są wszystko koszty, których, no, które wynikają tak naprawdę z bieżącego użytkowania. Nie chcemy zarabiać w przypadku naszych mieszkańców na tym boisku, natomiast jeżeli chodzi o pewne koszty, no to też chciałbym, żeby jednak to boisko się samofinansowało. Zakładam również, że z tego boiska bezpłatnie będą mogły korzystać szkoły, zarówno szkoła w Bukowcu, jak i szkoła w Kurowicach, jeżeli będą chciały tutaj wykorzystywać to boisko w ramach prowadzonych lekcji, to jestem jak najbardziej za tym. Na pozostałe kwestie to tak naprawdę powinny być regulowane moim zdaniem wynajmami, z uwagi na to, że no są to rzeczy, za które na przykład kluby pobierają opłatę od mieszkańców, także no nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy jeszcze pewne kluby wspierać dodatkowo finansowo. Także tak ta sytuacja wygląda. Jeśli chodzi w ogóle o to zainteresowanie, to tak jak powiedziałem, jest bardzo duże. Natomiast no nie możemy sobie na ten moment przynajmniej pozwolić na to, aby to boisko było dostępne bez jakichkolwiek ograniczeń dla wszystkich, ponieważ no, nawet ten okres przed uruchomieniem, przed zakończeniem realizacji tej inwestycji pokazał, że jak pewne przęsła były tutaj usunięte i można było się dostać na to boisko, to rzeczy, które znajdywaliśmy na tym boisku, chociaż to jeszcze tak naprawdę było boisko w gestii firmy wykonującej, to jeszcze było boisko nieprzekazane, no, pokazały, że jednak ten dostęp musi być taki kontrolowany. Tam zdarzały się sytuacje, że ludzie po tym boisku jeździli rowerami, co też powoduje zniszczenie takiej nawierzchni trawy. Zdarzały się tam psie odchody, można było takie właśnie psie odchody na tym boisku też znaleźć, jedzenie, butelki, także w związku z tym w najbliższym czasie też na tym boisku pojawią się kamery, które będą rejestrowały to, co się dzieje. Natomiast w ramach tej drugiej części inwestycji, jak powstaną już te pomieszczenia socjalne, jak również trybuny, to myślę, że docelowo znajdzie się tam osoba, która na bieżąco będzie nadzorowała to, co się na tym boisku dzieje. I jeżeli no, będzie taka wola, to możemy zastanowić się nad tym, żeby jeżeli na przykład ojciec z synem chciałby trochę sobie pograć na boisku, to żeby może takie specjalne godziny przeznaczyć też na to, żeby można było sobie po prostu tak piłkę bezproblemowo pokopać. Ale to jest dopiero wtedy, gdy będzie bieżący nadzór prowadzony nad tym boiskiem i będzie osoba, która będzie dozorowała, no tak, żebyśmy ten nasz majątek utrzymywali w dobrym stanie, no bo po prostu boję się, że jeżeli byłyby te drzwi tak jak szeroko otwarte, to za pół roku musielibyśmy już robić remont tej nawierzchni. Jeśli chodzi o te kwestie odpłatności, to tak naprawdę myślę, że ostatecznie, jak sobie tutaj przegadamy w gronie państwa radnych, to zdecydujemy, jakby te zasady tutaj najlepiej kształtować, że zobaczymy. Jeśli chodzi o ulicę Górną, to w ramach odtworzenia nawierzchni po inwestycji został zalany asfalt w tych miejscach, w których zostało to powycinane, w których został uprzednio wycięty. Natomiast remont tej drogi to będzie remont, który będzie po stronie starostwa powiatowego i to starostwo powiatowe będzie przygotowywało tą inwestycję. Wtedy też będzie musiała zostać uwzględniona kwestia odwodnienia tego terenu. Natomiast my na pewno tutaj z punktu widzenia gminy będziemy zwracać uwagę na to, żeby to odwodnienie było zrobione w sposób właściwy. Ja przypominam, że sytuacja wyglądała w ten sposób, że często jakieś nieczystości z drogi lądowały w najniższym punkcie tej drogi, czyli przy ulicy Rokicińskiej. Tam był nawieziony piach przez te opady deszczu na przykład, także to nie wyglądało najlepiej. Także sytuacja
będzie musiała być na pewno uwzględniona. Ja tak jak powiedziałem, że będzie to inwestycja, która jest w gestii starostwa powiatowego, to też jeszcze warto dodać, że tutaj starostwo powiatowe oczekuje z naszej strony partycypacji finansowej w tym zadaniu. Także no, tutaj jest wszystko w ramach jakichś późniejszych wspólnych ustaleń. Także no, spróbujemy właśnie uwzględnić takie rowy, które będą odbierały wodę z powierzchni całej drogi. Jeśli chodzi o chodnik Woli Rakowej na ulicy Tuszyńskiej, to również jest inwestycja, która była wykonywana w gestii starostwa powiatowego. To jest ulica Tuszyńska, to jest droga powiatowa. Ten numer 43 ja sobie zapisałem, także tam poproszę, żeby ktoś od nas podjechał i to zobaczył. I napiszemy prośbę do starostwa powiatowego, aby zrobić taką wizję lokalną na miejscu, żeby ewentualnie wezwać firmę, która wykonywała ten chodnik, do usunięcia jakichś takich usterek, które się pojawiły w trakcie tutaj korzystania z tego chodnika. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, powolutku zbieramy się już do zakończenia naszej sesji. Zacznie się teraz ten czas składania życzeń. Jako że jestem przy głosie w imieniu swoim własnym, jak i Państwa radnych, chciałabym wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Okres, czas Świąt Bożego Narodzenia jest czasem wytchnienia. Powinien być czasem spokoju, radości i tego Państwu życzę. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bo ono jest bardzo ważne. Życzę Państwu, żeby ten czas spędzony z rodziną był dla Państwa taką ogromną radością, bo właśnie najbliżsi są naszym największym szczęściem. Życzę dobrych ludzi wokoło. Życzę Państwu z okazji zbliżającego się Nowego Roku, żeby spełniły się wszystkie marzenia. Wszystko to, co macie głęboko tam gdzieś ukryte i zaplanowane, żeby stało się realne i żebyśmy wspierali siebie nawzajem i naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, dobrze, Panie Wójcie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo po takich pięknych życzeniach tutaj wygłoszonych przez Panią Przewodniczącą i przez Panią Radną. Trudno cokolwiek równie takiego podniosłego dodać. Ja chciałbym w związku z tym życzyć wszystkim Państwu, jak i tutaj obecnym, jak i nas oglądającym, jak i naszym mieszkańcom, Waszym rodzinom, życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt spędzonych w takiej rodzinnej atmosferze, bez żadnych trosk, kłopotów, bez zastanawiania się nad problemami życia codziennego, żebyście wreszcie mogli pocieszyć się swoją obecnością, zapomnieć o tak naprawdę jakichkolwiek rzeczach, które Was trapią i aby ten nadchodzący rok był przynajmniej tak dobry jak i ten, ale ja życzę tak naprawdę, żeby był zdecydowanie lepszy, żebyście byli Państwo zdrowi, szczęśliwi i zadowoleni z tego, że mieszkacie w gminie Brójce. Wszystkiego dobrego do Was. Pan radny chciał też złożyć życzenia? Już, aha, dobrze. Szanowni Państwo, ogłaszam, że 80. sesja Rady Gminy Brójce dobiegła ku końcowi. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę wspaniałego czasu, dobrego popołudnia, pracowitego zapewne czas przeciwko.